Cześć, witajcie. Witamy Was serdecznie, słonecznie, wiosennie i miło. Fajnie, że jesteście. Dzisiaj nie będziemy Was długo męczyli, bo jest niedużo stosunkowo tych nowości. Tak, sporo przecieków, natomiast takich dużych premier w sumie nie było, natomiast Vivo jak zwykle nie próżnowało. No, oni strzelają tymi nowymi modelami dosłownie jak z karabinu, ale tak naprawdę no to też jest trochę takie namotane, namieszane. Nie wszystko to są zupełne nowości. Vivo ostatnio idzie strasznie w klony, nie macie się co przejmować, to nie wasz wybór, dlatego że większość tych smartfonów niestety jest wydawanych poza Polską. I do tych najnowszych smartfonów Vivo, które częściowo są klonami, a częściowo mają troszeczkę zmienioną specyfikację, należy IQOO Z6 44W. Te 44W są w nazwie podkreślone, bo jest to ładowanie szybkie. Telefonik z bateryjką w 5000 mAh, z najnowszym Androidem, Snapdragonem 680, czyli widzicie, że to jest budżetówka snapdragonowa, dosyć sympatyczna. I jeśli chodzi o pamięć, 128 i 4, 6 albo 8 RAM-u. Takie są układy, bo to mówię, w zależności od wersji klonu, to te różnice w pamięci są różne. Aparaty fotograficzne, jak to ostatnio Vivo w klonach, 50 plus dwie dwójki z tyłu, a z przodu 16 megapikseli. I to w zasadzie, kurczę, tyle. To za dużo nie ma co mówić o tym telefonie. No, Indie średnie szanse na to, że u nas dojdzie pod tą nazwą. Majku w ogóle jak na razie no nie słychać, żeby się miało u nas w ogóle pojawić. W Wietnamie macie klona tego smartfona, który nazywa się Y55 4G. I specyfikacja jest w zasadzie identyczna, dlatego się tutaj nie ma co rozwodzić, tyle że po prostu jest to ten smartfon na rynek wietnamski. Natomiast z kolei jest smartfonik, który się nazywa T1 4G z oznaczeniem V2153 i to jest tak naprawdę ten smartfonik ponownie na rynek indyjski. Ja nie rozumiem tego, co Vivo robi, wydając dwa smartfony właściwie identyczne na tym samym rynku pod różnymi nazwami, ale cóż, może jest w tym jakiś pomysł, słuchajcie, może jeżeli kiełbasę nazwie się szynką, położę obok kiełbasy, to nie wiem, to ta, co się nazywa szynka, się lepiej sprzedaje, nie mam pojęcia, powiem szczerze. Tak, nie wiem. Ja się spotkałem w pewnym momencie, że został on nazwany jeszcze dodatkowo też 44 W z racji ładowania, w jakie został wyposażony. Tak, on ma, to znaczy on też możecie go przytrafić. Na stronie producenta on tego 44 W nie ma, ale już na zdjęciach w serwisach sprzedażowych ma. No więc właśnie. W związku z tym. A tak naprawdę, wiesz co, jeszcze trafiłem go w jednym miejscu, gdzie nazywał się po prostu Vivo T1. Dokładnie tak samo jak model, który już był. Także. Ja wiem tylko, że wiesz co, tych T1 jest po prostu tyle, że one się wszystkie nazywają T1. Tak, jest w tej chwili około 6 różnych smartfonów. Tak, także gdybyście przypadkiem sobie szukali informacji na temat Vivo T1, to dokładnie przyjrzyjcie się, który telefon właśnie oglądacie, bo jest kilka telefonów o takiej samej lub podobnej nazwie, która w dodatku no, bywa nieścisła. Tak jak właśnie powiedzieliśmy, ten sam telefon możecie spotkać w handlu pod nazwą jakby skróconą, albo z dopiskiem 4G, albo 44 W, albo bez żadnego dopiska, trudno wyczuć. A sam telefon, no to cóż, no taki też, taki średniaczek, znowu średni Snapdragon 680, bateria 5000, tak jak w tamtym Majku i 44-watowe ładowanie. Ta specyfikacja jest w zasadzie identyczna. One. To, co mają fajne, to może fajny mają design, tak? Mają te dwa kółka i w tym dolnym kółku są dwa aparaty fotograficzne, tak. Co może zabawnie wygląda. Tak, i aparaty, jakbyście mogli odgadnąć, znowu te same, 50 plus 2 plus 2, 16 na froncie. Mówię, to jest ta sama konstrukcja dokładnie, stąd po prostu moje, wiesz, zdziwienie, ale ja rozumiem, na różnych rynkach, tak jak ten wietnamski Y55, tak, oni nie wiedzą, jak się nazywa w innych krajach, ale kurczę, tutaj dwa razy w Indiach ten sam smartfon z różnymi nazwami.
Ja nie wiem, jak wygląda rynek operatorski w Indiach. Może jeden do operat, ale nie, no wszyscy oba Ale to nadal nie jest dobre posunięcie, bo wiesz, wyobraźmy sobie, że operator A oferuje Vivo T1, operator B też oferuje Vivo T1, ale to są dwa zupełnie różne telefony. I faktycznie taki przeciętny konsument nie będzie wiedział, czym te telefony się różnią, bo zobaczy tą samą nazwę i nagle się okaże, że kurczę, kupił nie ten, o którym myślał, bo widział powiedzmy w salonie taki, który mu się spodobał, powiedzmy chociażby ten z szybszym ładowaniem, nie? Ano. Są natomiast, poza tym jeszcze, słuchaj, dwa przecieki Vivo. Jest dzisiaj i15C, który wydaje się być właściwie identyczny z takim i15S czy A, które swego czasu wychodziły. Design jest taki sam, przynajmniej z tych renderów, które mam z przecieków. Specyfikacja wydaje się taka sama, poza tym, że dorzucili nowego Androida, nową wersję Fantocha, tego interfejsu Vivo, i to w zasadzie chyba tyle. Ewentualnie pamięć może być większa, bo tam poza tym, że 32, to jeszcze podają 64 flesza i poza 3 giga RAMu, które są pewne, bo smartfon przyszedł przez Geekbench, to jeszcze podają 4 giga, ale jak to będzie, to diabli wiedzą. Tak, to jest smartfonik z niskiej półki, taniutki, bez obsługi 5G i prawdopodobnie w Polsce się nie pojawi. Tak, powiemy wam pewnie o nim, jak będzie już oficjalnie zaprezentowany, podobnie zresztą jak o kolejnym, który się pojawił w chińskim urzędzie, Vivo S15. Jest tam taki smartfon też z AMOLEDem, z dosyć fajną baterią z szybkim ładowaniem, ale to wiadomo, powiemy, bo to też wiadomo, że do nas raczej nie zawita, bo to są Chiny. Pogadamy, myślę, o nim, jak będzie o czym już gadać, jak będzie oficjałka. I również w przeciekach, ale na tyle jakby bogatych, że zdecydowałem się dorzucić do katalogu, jest Vivo IQOO Neo 6 SE. Mm-hmm. Ze specyfikacją, która na razie nie jest tak zupełnie pewna, z renderami, które tak naprawdę nie są do końca renderami, dlatego, znaczy to są rendery, tylko że nie tego smartfona, ponieważ co prawda wzięte ze strony producenta, ale to są rysunki w zasadzie nawet. To widać, że to są rysunki po prostu. A smartfonik o tyle ciekawy, że Snapdragon 870, procesor, który bardzo lubię, bo się nie grzeje, a za to jest wydajny. W każdym razie nie grzeje się tam, gdzie jest dobrze zoptymalizowany. Z bateryjką 4700, z OLED-owym wyświetlaczem 662 w Full HD pracującym przy 120 Hz i z pamięcią 128 albo 256 flesza, 8 albo 12 RAM-u. Dziwne mi się to wydaje przy tych 12 RAM-u, że na najwyższy tier to jest 256, ale to pamiętajmy, że to jest przedpremierowe, tak, może się zmienić. Wiecie co, ja wam zwrócę uwagę, bo no, pewnie wiecie, ci, którzy nas zawsze oglądają, ci, którzy nie oglądają, to muszą się teraz o tym dowiedzieć. Z tego, co widzę, to ten telefon ma mieć premierę dzisiaj, ale już po tym, jak po naszym spotkaniu, po tym, jak nagramy ten film. Zatem myślę, że link już do newsa o oficjalnej premierze będziecie mieli w opisie tego filmu i będzie potwierdzona ta specyfikacja, bo no właśnie w tym momencie, moi drodzy, zaglądam sobie do dużego chińskiego sklepu, ale tam się nic nowego nie pojawiło poza tym, co wiemy i co Jacek wam już w tej chwili powiedział. Cena nadal jest wydmuszką. Z tego, co widzę, planują całkiem sporo wersji pamięciowych, bo już są wydmuszki, że tak powiem, przygotowane do klikania, ale to się wszystko zmieni, bo ta premiera będzie po południu w piątek naszego czasu, czyli pewnie krótko przed tym, jak się zaczniecie oglądać tą tygodniówkę, także no cóż, zajrzyjcie sobie do opisu tego filmu, możliwe, że już coś będzie więcej oficjalnego na temat. A ja postaram się poprawić specyfikację tak, żeby ona była zgodna ze stanem faktycznym, jeżeli są jakieś przekłamania. O aparatach jeszcze nie wspomniałem, zapowiadane są główna jednostka 64 megapiksele z optyczną stabilizacją obrazu, 12 do tego szerokokątna i 2 do makro, 16 megapikseli z przodu. I ładowanie 80-watowe, co też jest dosyć fajne w tych zapowiedziach. Tak, no jest, bo nie pamiętam, już nie kojarzę, czy o ekranie mówiłeś, będzie to AMOLED T4,
z jasnością 1300 nitów i odświeżeniem 120-hercowym z dziurką na aparat do selfie. Znajoma styluwa z taką dwuwarstwową rameczką. Na razie pokazali dwie wersje kolorystyczne, tą pomarańczową, taką charakterystyczną, modną ostatnio, i klasyczną, czarną. Czy będzie więcej? No cóż, okaże się później, za jakieś 3 godziny od teraz, z tego co widzę, bo 19.30 czasu szanghajskiego będzie premiera. Mamy jedno kuriozum w tym tygodniu, które w zasadzie jest z przecieków od Oppo. Oppo Reno 8 Lite 5G. O matko. Adaś napisał newsa, także możecie do newsa zajrzeć, ja bardzo polecam. Smartfon jest znany w tej chwili właściwie wyłącznie z przecieku, ale z takiego przecieku dosyć pewnego. Tak. W związku z tym jest to pewne, a dlaczego, może powiesz, jako że Adaś pisał newsa, może powie, dlaczego to jest to zabawne. Zacząłem gmerać, co to jest za telefon. Otóż, moi drodzy, najbardziej kuriozalna sytuacja, jaka może być, ale może zacznę od końca. Ten telefon znamy już prawdopodobnie pod paroma innymi nazwami, bo znamy go chociażby jako Oppo F21 Pro, ale to jest pikuś, bo znamy go również jako Oppo Reno, ale z poprzedniej generacji, czyli Oppo Reno 8 Lite 5G będzie niczym innym jak przemianowanym Oppo Reno 7Z 5G albo też Oppo Reno 7 Lite 5G, czyli dostaniemy stary model z nową nazwą. W dodatku przeciek od, myślę, dosyć rzetelnego leakstera, jakim jest Roland z Berlina, mówi, że ten telefon nadal będzie pracował na Androidzie 11. O ile w momencie debiutu Oppo Reno 7 Lite można jeszcze było tego starego Androida wybaczyć, o tyle w 8C, no to już jest tak... No tak trochę leci lipą według mnie. Ja mówię, mam nadzieję, że ten przeciek się nie sprawdzi, ale akurat to źródło, które go podaje, jest na tyle rzetelne, że raczej obawiam się, że to się sprawdzi. Czemu tak zrobili? Nie wiem. I chyba nie chcę już nawet wiedzieć, bo no to jest nonsens. Zresztą w ogóle coś złego według mnie się dzieje. Ja wiem, że marketingowcy na pewno to jakoś uzasadniają i wiedzą lepiej. Natomiast mnie jako, powiedzmy, z punktu widzenia klienckiego to nie do końca się podoba, bo pierwsze Reno pamiętam jak dziś, no po prostu zwaliło mnie z nóg, zachwyciło. To był ten taki telefon z wysuwaną płetwą, była też wersja z peryskopowym obiektywem. W dodatku wyglądał jak milion dolarów w wysokich nominałach. Kolejne już tak były coraz, a teraz przyspieszyli ten cykl wydawniczy tak, że za chwilę będziemy mieli co miesiąc kolejną generację Reno, jak tak dalej pójdzie. I wszystkie na jedno kopyto klepane. No, no nie, no ja już po prostu przestaje mi się to podobać. Z tym, że nie zrozumcie nas źle, to nadal nie jest jakiś bardzo zły smartfon. To jest smartfon z obsługą 5G, ma Snapdragona 695, ma AMOLEDowy wyświetlaczek 6,4. Także to jest całkiem fajna rzecz i bardzo dobrą pamięć. 128 może tak średnio, ale 8 giga RAMu to jest naprawdę coś. 64 megapiksela aparat z przodu z dwoma dwójkami, ale to nieistotne. 16 z przodu, także to nie jest złe urządzenie. My mówimy raczej o tym, że złe wydaje się nadawanie nowych nas starym telefonom i sprzedawanie ich jako nowych telefonów. Ja rozumiem problemy z liniami dostaw, problemy coraz większe z półprzewodnikami. Natomiast to jest ruch marketingowy, to nie jest rzecz pod tytułem słuchajcie, mamy problem, w związku z tym będzie jakiegoś smartfona mniej. Nie, tutaj najwyraźniej było jakiegoś smartfona za dużo, nie sprzedał się, źle się sprzedał, diabli wiedzą, nadali nową nazwę. Jest jeszcze oczywiście ta możliwość, że ten przeciek, mimo tego, że od Quanda, który jest rzeczywiście w miarę rzetelnym leaksterem, że jest to przeciek przekłamany przez to, że dane są co prawda rzetelne, ponieważ wzięte z rzetelnego źródła, ale to rzetelne źródło podało złe dane. Zdarza się, dlatego że Quant zazwyczaj jednak bierze swoje dane ze sklepów. I tutaj nawet niemieckim sklepom zdarza się, pakując nowego smartfona, dawać podkładkę ze starego, tak, żeby mieć wypełnienie. I tutaj to zdarzyło się już Quantowi co najmniej ze 2 razy za mojej pamięci. W związku z tym tutaj też może być tak, że on co prawda z rzetelnego źródła, ale wziął złą specyfikację, ponieważ to źródło nie podało jej publicznie,
podało ją wewnętrznie, on się dostał mimo tego na stronę, która przez moment była widoczna w Google, i wziął tę specyfikację za dobrą monetę i ją podał po prostu. Stąd jest jeszcze ten grosz niepewności, ten szczypta niepewności, przepraszam, że ta specyfikacja jednak będzie troszeczkę inna. Tak, zastrzeżmy, że to jest specyfikacja nieoficjalna i no mamy tam nadzieję, że to się jednak nie spełni, bo jak to się spełni, to będzie po prostu kabaret. No i Realme. Tym razem jest to taka premiera troszeczkę bardziej rzetelna, dlatego że nie pamiętam, powiem szczerze, takiej konstrukcji, takiego designu wcześniej. I to jest Realme V23. Smartfonik dosyć sympatyczny, który niestety zadebiutował w tej chwili wyłącznie w Chinach. Mhm. To jest konstrukcja oparta na Dimensity 810, ma bateryjkę 5000 mAh z ładowaniem 33-watowym, IPS-owy wyświetlaczek 6,6 prawie, bo tam jest 6,58, z Full HD i pracujący przy 90 Hz. Z 256 giga pamięci flash, 8 albo 12 pamięci RAM, dwa aparaty tylko z tyłu, 48 i dwójka, także stosunkowo słabo, i z przodu 8 megapikseli. Tak, ale... Dwie lampy błyskowe, bo to dosyć zabawnie wygląda, są tam po prostu dwie. Możliwe, że te, że służą jakby lepszemu doświetleniu na przykład do tych zdjęć mikroskopowych, albo nie wiem. Nie, to są po prostu dwubarwna lampa. Jedna ma cieplejszy odcień, druga zimny i one pewnie tam z różną siłą sobie świecą. Nie do zdjęć mikroskopowych, bo widzę, że ta dwójka jest do rozmywania tła, a nie do makro. Tak, z rzeczy fajnych dwa głośniki, to ma, o baterii już Jacek powiedział, jeszcze do tego jest dosyć smukły, bo ma 8,1 mm. No i dwie wersje RAM-u, jako się rzekło, 8-12 i ceny przeliczając 1140-1275 zł, przeliczając oczywiście z juanów na żywca, także u nas by nie było aż tak słodko. No cóż, taki sobie średniaczek. Ładne kolorki, takie pomarańcz, żółć, niebieski, fioletowy, z tyłu seledynowy, ładnie wygląda ta obudowa, powiem szczerze, ładnie ucieniowali, przynajmniej na renderach. Tak, do tego jest jeszcze czarny, jakby ktoś wolał tradycyjnie pojechać. Jest premiera kolejna marki, którą doskonale znacie, premiera, która miała miejsce w Hiszpanii, a przynajmniej tam pojawiły się w serwisie Motorola pierwsze dane i to jest Motorola E32. Zgadza się, Motka E32, przy czym to jest no, budżetowy telefon i chyba też nie bardzo jest sens się na niego nasadzać. Kosztuje 150 euro, czyli jakieś 700 zł w Hiszpanii, więc ta cena myślę, że mniej więcej może być taka jak u nas. 6,5-calowy ekranik LCD z dziureczką na 8-megowy aparat. I Full HD, przepraszam, nie Full HD, tylko HD. 720 na 1600, 64 plus 4, jeżeli chodzi o pamięć, jest obsługa kart pamięci. 16 plus 2 plus 2 z tyłu, 8 z przodu, ale najbardziej niepokojący to jest ten Unisoc T606, tak? Przy 90-hercowym odświeżaniu ekranu jeszcze dodajmy. No właśnie, i te 4 giga RAM-u to też nie jest to... Nie urywa. Zawsze. A i tak. Aparaty też takie sobie, nie? No bo 16 plus 2 plus 2 z tyłu. Bateria. W każdym razie nie przygotowujcie się na jakiegoś demona wydajności na niskiej półce, bo to nie jest demon wydajności na niskiej półce. Dodajmy jeszcze, że ma ochronę IP52, bateria jak to u Motorola 5000 z ładowaniem 18-watowym, czyli całkiem spoko, ale niestety 10-watowa ładowarka jest w pudełku, więc pewnie u nas też tak będzie, bo przypomnijmy Hiszpania, tak? Natomiast Adaś, pisałeś w tym tygodniu o troszeczkę ciekawszym modelu Motorola, który się szykuje, Moto G82. Tak, dokładnie. Wyciekły dosyć obszerne informacje na temat tego telefonu wraz z renderami, a nawet, słuchajcie, zdjęciem, chociaż nie, no to też jest render producencki, ale takie zdjęcia lifestyle'owe troszeczkę, które no, częściowo pokazuje, jak ten telefon wygląda. Wygląda tak, jak praktycznie wszystkie nowe Motorola, czyli tradycyjnie logo Batwinga na pleckach. Taka
prostokątna, ale lekko zaokrąglona, taka zowalizowana oprawka aparatu fotograficznego, gdzie widać wyraźny dopisek 50 megapikseli OIS, czyli mamy optyczną stabilizację obrazu w 50-megowym aparacie, a pozostałe dwa aparaty z tyłu mają mieć 8,2 megapiksele, czyli wiadomo, jeden do szerokiego kąta, drugie do makro. Ma być OLED-owy wyświetlacz, co też jest fajne. 6,55 cala z 16-megapikselowym aparatem w otworku, z rozdzielczością Full HD i z odświeżaniem 90-hercowym albo wyższym. Tutaj nie ma pewnej informacji. No niestety ekran ma taki dosyć szeroki podbródek, więc to też nie będzie telefon super wysokiej półki cenowej. Sercem tej motki ma być Snapdragon 695. I tutaj przewidywane są wersje pamięciowe 6,812 giga, jeżeli chodzi o RAM, i 128, 256 i 512 flash, ale to pochodzi z certyfikacji, więc wcale nie ma pewności, czy te wszystkie wersje trafią na rynek. Czytnik linii papilarnych dali na boku i bardzo dobrze. Jest zabezpieczenie przed wilgocią IP52, też całkiem dobrze. Cena wyciekła podobno z plusa, aczkolwiek ciężko mi w to wierzyć, bo jest mało okrągła, bo oni podają 1630 zł. Nie wydaje mi się, żeby to była akurat ta cena, bo taka dziwna jest troszeczkę. No ja bym bardziej obstawiał 1699 albo 1599 za ten telefon, ale to też pewnie powiemy Wam, jak będzie już taka prawdziwa, pełna premiera tej motki. Nudny design motorolowy, czyli miłośnicy marki powinni być zadowoleni, esteci może ewentualnie trochę mniej. No. Fajne jest to, że jest optyczna stabilizacja obrazu, bo to jest zawsze na propsie. Mniej fajne jest to, że ten zestaw aparatów jakby mówi, że no spoko, ale zdjęcia raczej tylko przy niezłym oświetleniu i wtedy może trząść i zdjęcia będą fajne. Tak, główny aparat, a pozostaje to tak na siłę. Natomiast raczej po ciemku bym zdjęć tak, spodziewał się genialnie. Soft Motorola jest taki, jaki jest, fotograficzny. No ale dobra, nie będziemy oceniać telefonu, którego jeszcze nie mieliśmy w ręku. Tak. Natomiast Motorola, no tak widzę, że na tej średniej półce kombinuje, robi mnóstwo modeli i w każdym daje coś fajnego. Natomiast zawsze jest coś kosztem czegoś, wiadomo, cena musi się zgadzać, hajs po stronie producenta też się musi zgadzać, natomiast mnie osobiście brakuje Motorola, która zrobiłaby mi wow, bo no oni się... A jeszcze do tego może była stosunkowo tania. Tak, właśnie, no to też by zrobiło wow, gdyby był świetny telefon w świetnej cenie, to też na swój sposób robiło wow, ale brakuje mi takiego, no kiedyś... Pamiętam, że kiedyś jak się brało Motorola, nawet jeszcze te modele z modułami, tak, to było takie, o, jakiś powiew nowości, jakieś coś fajnego, one i super wyglądały i miały bajerę. Tam też czegoś zawsze brakowało, niemniej te telefony były jakieś. Tu mamy w zasadzie bardzo podobne do siebie średniaki i zawsze, że tak powiem, zmuszają konsumenta do decyzji, czy na przykład chce mieć fajny wyświetlacz, czy raczej wolałby fajny aparat ze stabilizacją. A jak dostanie jedno i drugie, to na przykład braknie czegoś tam, nie wiem, powiedzmy szybkiego ładowania, albo słabszy procek, albo za mało RAMu. W dodatku polskie oddział Motorola ma to do siebie, że niestety ściąga do nas w miarę możliwości akurat te słabsze wersje, czyli jak na przykład jest wersja z RAMem 4 albo 6 giga, to wiadomo, że do nas przyjdzie ta z czwórką, bo cena, tak? No tak troszeczkę, nie wiem, mam wrażenie, że Motorola troszeczkę, że tak powiem, zaczyna zjadać własny ogon, chociaż trzeba przyznać, że w średniej klasie rzeczywiście jest może nie tyle potentatem, który rządzi i rozdaje karty, natomiast przedstawia ciekawe propozycje dla tego, kto szuka takiego, powiedzmy, kompletnie niewyróżniającego się średniaczka pod własne potrzeby, no bo wiadomo, potrzeby mamy różne. Tylko ja na przykład chciałbym mieć kilka fajnych rzeczy w telefonie, a nie tylko jedno. Ale to oczywiście jest moje zdanie, wcale się nie musimy z tym wszyscy zgadzać, prawda? Ja tutaj tylko przypomnę, bo oczywiście zwolennicy marki doskonale wiedzą o tym, ale z Motorola jest w tej chwili troszeczkę tak jak z Nokią, tylko lepiej, bo o ile Nokia przejęło chińskie AMD, to Motorola przejęło chińskie Lenovo, o ile HMD wzięło się właściwie znikąd, o tyle Lenovo jest już znaną i uznaną na rynku firmą, co prawda w innych nieco w gałęziach sprzedaży. Niemniej oni z elektroniką są za pan brat, w związku z tym mają zarówno moce przerobowe, jak i mają sporo pieniędzy, żeby ewentualnie w te mobilki wkładać i sprawdzać, co ewentualnie się sprzedaje.
Stąd jeżeli oni tłuką rzeczywiście te nudne smartfony, to może takie smartfony właśnie się sprzedają. Co jakiś czas pojawia się coś fajnego w końcu, nie? No, najwyraźniej to się sprawdza, ta strategia, natomiast no, nie zgodzę się tam, że Motorola jest w podobnej sytuacji jak Nokia, bo Nokia według mnie jest w czarnej... Nie, nie, ja nie mówię o... Motorola sobie radzi całkiem dobrze, a w Ameryce nie, to ja, nawet... Nie. Ja nie mówię o podobnej sytuacji, mówię o jakby sytuacji, że brand został sprzedany tylko i wyłącznie. Okay, dobra, tu to, no natomiast, dobra. Natomiast jakby mówię, że tej Motorola jest bardzo na plusie, dlatego że o ile HMD jest nieznaną firmą z Chin, która nikomu w tej chwili nie zaimponuje, o tyle Motorola przejęła firma uznana, czy brand Motorola dla smartfonów przejęła firma uznana na rynku elektroniki użytkowej. W związku z tym tutaj jest znacznie lepiej i mówię, oni są w stanie pozwolić na szukanie po prostu. Każdego roku coś się sprzedaje lepiej, kombinowanie z konstrukcjami, optymalizacja do potrzeb konsumenta i tak dalej. Tak, poza tym no, obie marki są legendą, tylko że w przypadku Motorola powiedzmy, że ta legenda w jakiś tam sposób jeszcze trwa, jest ciągnięta, bo firma, no powiedzmy, została, w tej chwili jest znana ze średniopółkowych smartfonów, które są całkiem okej. No tyle na przykład Nokia, no kolejny raz według mnie zmarnowano tą legendę i boję się, że już teraz to już się Nokia nie podniesie, jak HMD ją zamęczy. Tak, jest to strasznie przykre. Ja wam historycznie tylko przypomnę, że Nokia zamordował Microsoft. Znaczy nie, inaczej. Nokia najpierw zamordowała się sama organizacyjnie, dlatego że to była jedna z cudownych dla konsumenta marek, gdzie rzeczywiście były niesamowite laboratoria innowacyjne, gdzie wymyślano nowe rzeczy właściwie co roku, albo nawet kilka razy w roku. Dokładnie. Niestety Nokia wykończyła się finansowo ze względu na niefortunne decyzje ludzi, którzy tym zarządzali. Gdzieś odlecieli po prostu w niebo. Później przyszedł Microsoft, który Nokia miał uratować, a w rezultacie dobił markę. Przez moment to były smartfony z systemem Windows na pokładzie i to nawet jeszcze nie było takie złe, ale jednak markę wykończyli. Tak, ten system... Głównie dlatego, że chcieli produkować smartfony pod własnym brandem, ale to zostawmy to może. Po czym Nokia została właśnie przejęta przez Chińczyków, brand Nokia został przejęty, przepraszam, no tak, bo nie Nokia. Początek był fajny nawet. Początek Nokii pod skrzydłami HMD był fajny, bo pamiętam jeszcze te pierwsze premiery takie duże w Barcelonie. Było to jakieś, no te telefony nie były takie, no to była taka powiedzmy właśnie też półka mocno motorolowa, to jest średniaki, ale z niezłym wyposażeniem, z fajnym designem, te pierwsze mówię. Później już z roku na rok było tylko tak. Zaraz, się tam tłumaczyli się, że przejęli inżynierów z Nokii, że biura konstrukcyjne, projektowe. Może i przejęli, tylko co z tego. Myślę, że oni tam było... na miejsce nie zagrzali, jak zobaczyli. No tak, no to co widzieliśmy w tym roku w Barcelonie na stoisku Nokii, jeżeli chodzi o smartfony, no to tylko kurczę usiąść i zapłakać. Po prostu. Wróćmy do nowości mijającego tygodnia. No to taką nowością, która wcale nie jest nowością, była Nova i70. Następny aparat. Tak. No, nowa i70, którą wcześniej poznaliśmy pod nazwą i70 Plus i w zasadzie te konstrukcje niczym się nie różnią, prócz niczym. Tego, że są sprzedawane na różnych rynkach. Tak, nowa Y70 jest w Chinach, natomiast i70 Plus jakiś czas temu wypłynął w RPA i w zasadzie na tym polegają różnice, bo nawet przez chwilę pomyślałem, że gama kolorystyczna jest zmieniona, ale zajrzałem do sklepu w RPA i tam też są trzy warianty kolorystyczne, więc no sorry. Dlaczego tak zrobili, to już tylko Huawei raczej wiedzieć. Tak, to jest przykra sprawa. Nie będziemy chyba powtarzali specyfikacji. Jak ktoś chce, to niech sobie zajrzy. Mówiliśmy o tym smartfonie, a poza tym nie bardzo jest o czym mówić tak naprawdę. To do nas raczej nie trafi, więc... Natomiast wielkimi krokami zbliża się, słuchajcie, premiera serii Axon 40 w Chinach. No. I właściwie w tej chwili ja już mam specyfikację każdego z tych smartfonów, bo są planowane trzy. Jest Ultra, jest Pro i jest wersja podstawowa. I ja na razie wrzuciłem do katalogu Ultra, dlatego że były rendery. W tej chwili już dla Pro też są rendery, w związku z tym pewnie dzisiaj specyfikację będę wrzucał. Wszystko jest w zasadzie. To są dosyć fajne smartfoniki w przypadku Snapdragona, w przypadku Ultry.
To jest Snapdragon w 8 generacji pierwszej, AMOLEDowy wyświetlacz 6 i 8, w dziwnej rozdzielczości pracujący, bo 1116x2480. Przy 144 Hz odświeżenia prawdopodobnie, bo tego nie jestem do końca pewien, natomiast na pewno przy 10-bitowym kolorze. Będzie. To jest w zasadzie pewne. Co, gdzieś mi się mignął na Weibo, czy gdzieś render producenta z tymi hercami, także to będzie. Jeżeli chodzi z kolei o wersję pamięci, certyfikacje dostały 4 wersje pamięci flash. Prawdopodobnie nie będzie 4 wersji, ale wam podam, że certyfikowany jest ze 128, 256, 512 giga i z 1 tera pamięci, no, dyskowej pamięci na dane. I również jest certyfikowany z 3 wersjami pamięci RAM, mianowicie 8, 12 i 16 giga. Aparaty fotograficzne, i tutaj mamy przedziwną zupełnie rzecz, ale nie pierwszy raz, w związku z tym myślę, że ogromne jakby niespodzianki nie ma, 3 razy po 64 megapiksele z tyłu. Mhm. Prawdopodobnie będzie to rzeczywiście jeden do zdjęć szerokokątnych i jeden do tele, o czym jakby mówi krój obiektywu tylnego, który wygląda na obiektyw tele. W związku z tym 64 megapiksele do tele to brzmi dumnie po prostu. Z kolei z przodu ma być aparacik 16-megapikselowy. I to tyle. Fajny, zawijany wyświetlacz, design do przyjęcia, duży panel z aparatami, duże 3 aparaty na tym panelu. Myślę, że się należy tutaj, bo rzadko się zdarza, żeby rzeczywiście którykolwiek z producentów dał 3 razy po 64 megapiksele. Jest to rzeczywiście coś wyjątkowego. Wygląda na sympatyczny smartfon, natomiast też trudno cokolwiek o nim powiedzieć w praktyce, bo... No, powiemy, bo będzie premiera dopiero, 12 bodajże, jeszcze będzie podekranowy aparat do selfie nowej generacji. No, także w nadchodzącym tygodniu będzie seria Axon 40, Axon 40 Pro, mówię, dorzuca dzisiaj pewnie jeszcze do katalogu. No to linki się pojawią w opisie tegoż filmu. Na koniec zostawiłem jeszcze jedną rzecz. Nothing, czyli nic. No i w zasadzie, tak jak powiedziałem wam przy zapowiedziach, to faktycznie jest nic. Firma Nothing, założona przez pana Karla Peja, dawniej OnePlus, przypominam, odgraża się, że zaprezentuje smartfon, który pozamiata wszystko, bo będzie zupełnie inny. Na razie pokazali interfejs, który jest tam powiedzmy trochę inny, nie powiem, że nie. Natomiast były przecieki na temat specyfikacji tego ich pierwszego smartfona, który się będzie nazywał Nothing Phone One. Były przecieki, zapowiadał się flagowiec, już teraz są kolejne przecieki dla odmiany, które pokazują, że jednak nie będzie to flagowiec, a bardziej mocny średniak, bo zamiast flagowego Snapdragona ma być Snapdragon 778G, do tego pamięć 8128, wyświetlacz Full HD, AMOLED 6,43 cala, 90 Hz odświeżanie, HDR 10+, 32-megowy aparat w otworku, z tyłu 50+, 8+, 2, bateria 4500 mAh, ale zapewne z szybkim ładowaniem. No, okazuje się, jak widzicie, że jednak telefon coraz z przecieku na przeciek ma coraz słabszą specyfikację, co prawda były tylko 2 przecieki, no niemniej. No i specyfikacja już w tej chwili pokazuje, że raczej mówimy o średniaku, a ja cały czas mam obawy, że sprawa jest mocno przehajpowana i góra urodzi mysz, a nawet nie góra urodzi, bo to góra. No. To jest, wydaje mi się, troszkę tak, że do momentu, kiedy ktoś jest przytulony do korporacji, bo co by o korporacji nie mówić od strony socjalnej, to od strony rynkowej korporacja jest siłą, tak? Człowiek pracuje u giganta. Natomiast w momencie, kiedy idzie na swoje, wydaje mi się, że to, co robił u giganta, bez problemu przeniesie na jakby własny rachunek i okazuje się, że to nie jest tak prosto, że nie pomagają kontakty, że nie pomaga doświadczenie, dlatego że nie jest się dużą korporacją i partnerzy nie rozmawiają z tobą jak z dużą korporacją, tylko jak z bączkiem, który nagle wyskoczył nie wiadomo skąd i próbuje cokolwiek robić na rynku. Stąd ci ludzie, którzy wychodzą z korporacji i próbują pójść na swoje z zupełnie innym finansowaniem, okazuje się, że obiecują wiele, a w rezultacie dają stosunkowo niedużo. Tak,
To jest bardzo prawdopodobny scenariusz w tym przypadku i boję się, że ta rozgłoszona, rozhypowana premiera będzie takim meh. Aczkolwiek ja mam jeszcze inne podejrzenia, po prostu będzie to OnePlus Biz, bo przypomnijmy, OnePlus też był takim niby startupem założonym przez ludzi, którzy porzucili korporację, czyli Oppo, ile dobrze pamiętam, Oppo, tak? I poszli na swoje i rzucili wyzwanie tym skostniałym, dużym koncernom. No i teraz mamy OnePlusa, który już w tej chwili kompletnie nie kryje swoich związków z Oppo. I tak coś przeczuwam, że próbują odgrzać tego kotleta raz jeszcze, tym razem z Nothingiem, bo to tak trochę mi zalatuje takim wczesnym OnePlusem, jak tak patrzę w tą komunikację marketingową, te takie tajemnice, niedopowiedzenia, niespodzianki. No przypomina mi to OnePlusa sprzed paru lat. Tylko wiesz co, ja się troszkę obawiam, dlatego że sytuacja na rynku jest inna. Jest inna. Mamy w tej chwili problemy rzeczywiście z dostawami. O, tak, tak. Jest wojna, jest inflacja, która jest w zasadzie wszędzie. W związku z tym będzie strasznie trudno powtórzyć sukces OnePlusa, dlatego że OnePlus bazował rzeczywiście na niezłej koniunkturze i na tym, że można było w tamtej sytuacji rynkowej rzeczywiście zaoferować stosunkowo dużo za stosunkowo niewiele. W tej chwili to jest tak średnio możliwe, stąd boję się, że po prostu nie będzie. Nie będzie to sukces każdym razem. Ale to też o tym wam powiemy, jak już będzie. Podobno chodzą słuchy, że ta premiera jeszcze w maju, ale oczywiście nothing jeszcze wiadomo, więc zostawmy to i myślę, że chyba to jest dobry moment, żeby życzyć wam pogodnego i udanego weekendu i zaprosić. Tak, ale wiesz co, ja jeszcze wspomnę o dwóch rzeczach. Postaram się was zachęcić. Po pierwsze, Adaś pisze w tym tygodniu o nadchodzącej premierze Xperii 1 czwartej generacji plus jeszcze Xperii 10 kolejnej generacji, ale to czekamy ciągle na te premiery. Ja natomiast dostałem, pochwalę się, bo rzadko dostaję fajne smartfony od Sony, a tym razem dostałem do testów, co prawda nie jest to smartfonik nowy, ale przezabawnie, ja dosyć dawno nie testowałem smartfonów Sony. To jest Pro i, jak zapewne ci, którzy wiedzą, to wiedzą. Mm-hmm. Bardzo fajny smartfonik. Natomiast jest jedna rzecz, o której ja zupełnie zapomniałem, że Sony w tych nowych smartfonach wrzuca oprogramowanie aparatu właściwie ze swoich kompaktów. I tutaj jest rzecz, która no pewnie w testach mi wyszła i pewnie o tym napiszę jeszcze, ale to jest rzecz, co prawda jest tryb auto, tak? Ale ten tryb auto oferuje niestety znacznie mniej niż tryby auto w innych markach mobilnych. Przedziwne zupełnie. Niemniej tylko wspominam, dzisiaj mówię pochwalić się, chciałem wspomnieć o tym, że Adaś pisze o nowych Sony w tym tygodniu, także zachęcam was, żebyście zajrzeli. I jeszcze jeden artykuł Adama też z tego tygodnia, to OnePlus Ace, który jak się okazało pracuje przy dosyć niefajnym komforcie pracy, ponieważ podwyższa się temperatura w momencie, kiedy się gra, kiedy się korzysta z internetu. W związku z tym też was zachęcam do tego, żeby zobaczyć, co na to producent. Znaczy, w tytule będzie już widać, niemniej zachęcam was do przeczytania, bo artykuł jest niedługi. Dobra. I teraz się już możemy żegnać. Tak. Tym zabawnym akcentem żegnamy się i zapraszamy na przyszły tydzień, gdzie będzie, myślę, więcej premier. Przynajmniej tak przeczuwam. I cóż, do zobaczenia w takim razie. Wszystkiego dobrego, miłego weekendu, wypoczywajcie, ściskajcie się, grillujcie, czy róbcie co tam lubicie, chodźcie do lasu, odpoczywajcie w każdym razie, jeżeli tylko możecie odpocząć w weekend, a jeżeli nie możecie, to przynajmniej starajcie się duchem odpoczywać nieco. Dobrze. Cześć, na razie.